idzie wiosna. Chociaż przyznam szczerze, że na przestrzeni ostatnich dni no jakoś niespecjalnie ją czuć. Ale biorąc pod uwagę, że już niedługo naprawdę wyjdzie słońce i w końcu zrobi się ciepło, mam ochotę poszukać jakichś nowych dodatków do swojego domu, więc tym razem postanowiłam pojechać do Sinsay i zobaczyć, co ciekawego znajdę w ofercie tego sklepu, sprawdzę wiosenne nowości, typowo wielkanocny asortyment oraz oczywiście pokażę także te rzeczy, które moim zdaniem są warte uwagi. Także jak zwykle zapraszam Cię na wspólne zakupy ze mną. Pierwszą rzeczą, na którą zwróciłam uwagę, są te złote ptaszki w cenie 13 zł. Muszę przyznać, że mają one naprawdę ładny kolor złota i dla wszystkich miłośników takich dodatków będą one bardzo ciekawą propozycją. W Sinsay znajdziesz także spory wybór różnego rodzaju koców oraz pledów. Ja wybrałam ten konkretny model w szarym kolorze o wielkości 180 x 220 cm w cenie 80 zł. Ma on delikatne, wyciskane wzory na materiale. I druga taka sama wersja, tym razem w kolorze pudrowego, brudnego różu. No, ja co prawda nie jestem fanką różowego koloru, ale muszę obiektywnie przyznać, że ten odcień jest naprawdę bardzo ładny i subtelny. Więc jeśli akurat lubisz różowy kolor we wnętrzu, to warto przyjrzeć się tej propozycji. Świetną alternatywą, jeśli chodzi o typowo świąteczne dodatki, będą także świąteczne poszewki. Ja z racji tego, że uwielbiam neutralną kolorystykę, wybrałam jasno-beżową poszewkę o wymiarach 45 x 45 cm z motywem królika na środku. Poszewka ta kosztuje 36 zł. A tu biało-złoty talerzyk na jajka w cenie 40 zł. I duże ozdobne jajko w złote kropeczki ze złotym królikiem na czubku w cenie 26 zł. No i coś, co bardzo mi się podoba, czyli drewniane jajka, duże, które kosztuje 23 zł. Przyznam szczerze, że nie widziałam wcześniej czegoś takiego, a elementy drewna we wnętrzu zawsze są genialnym rozwiązaniem, dlatego że pasują praktycznie wszędzie. Tu natomiast wersja mniejsza, która kosztuje 18 zł. Te jajka chcę kupić sobie do swojego domu, ale zamówienie zrobię online, bo po prostu bardziej mi się to opłaca. I zaraz też powiem Ci dlaczego. Osobiście uważam też, że zakupy online są dużo wygodniejsze, dużo szybsze, bo nie marnuje się czasu na dojazdy, na stanie w korkach. I właśnie w sklepie Sinsay można robić zakupy online z wykorzystaniem cashbacku, który aktywuje dzięki Letyshops, który jest także partnerem dzisiejszego odcinka. Jeśli tak jak ja chcesz oszczędzać na swoich zakupach, wejdź na stronę letyshops.com, na której masz mnóstwo sklepów z aktywnym cashbackiem. Następnie kliknij interesujący Cię sklep, w moim przypadku będzie to akurat Sinsay, niebieski przycisk przejdź do sklepu, no i w tym momencie konkretny cashback zostaje aktywowany. Warto z niego skorzystać, bo teraz jest on zwiększony aż 3-krotnie, dzięki czemu oszczędzasz więcej niż zwykle, bo aż 15% na swoich zakupach. A będąc już na stronie Sinsay, dodałam kilka rzeczy, które mi się podobają. Dzięki Letyshops za zakupy te dostanę 15% zwrotu, czyli 38 zł. Realizuję tę płatność, a później cashback ten jest przelewany na moje konto na Letyshops, z którego następnie pieniądze te mogę przelać na swoje konto bankowe, na PayPal, bądź przeznaczyć je na przykład na pomoc Ukrainie. Żeby móc korzystać z tego cashbacku, wystarczy wejść na stronę letyshops.com lub zalogować się do aplikacji mobilnej, bądź też uruchomić wtyczkę. Dlatego jeżeli chcesz oszczędzać na swoich zakupach, to w opisie pod tym filmem znajdziesz link rejestracyjny. Zarejestruj się już teraz i zacznij oszczędzać. Znalazłam także zestaw 12 dekoracyjnych jajek w cenie 16 zł w biało-czarnej kolorystyce. Będzie to świetna alternatywa do powieszenia na przykład na różnych gałązkach, o których opowiadałam także w tym odcinku, więc jeżeli nie wiesz, jak wykorzystać takie elementy, z czym je ze sobą połączyć, to zdecydowanie zachęcam do nadrobienia zaległości i obejrzenia tego odcinka.
Drugą alternatywą są te jajka w beżowo-brązowej kolorystyce w cenie 10 zł za 6 sztuk. Zwróciłam także uwagę na ten beżowo-biały dywan wykonany z bawełny o wielkości 1,20 m na 80 cm w cenie 50 zł. I oczywiście nieśmiertelna klasyka gatunku, czyli biel. Tym razem bardzo fajna, nowoczesna osłonka na doniczkę w cenie 40 zł, która także może być wykorzystywana jako wazon bądź pojemnik do trzymania różnych przyrządów. Oraz czarny świecznik w cenie 30 zł, który ma naprawdę bardzo fajny kształt. Dostępny jest on także w wersji białej. Zresztą zobacz, jak fajnie wyglądają obie te rzeczy obok siebie. Moją uwagę zwrócił także ten kosz w cenie 80 zł. Taki element jak dla mnie jest must have każdego domu. Służy on do przechowywania najrozmaitszych rzeczy i też bardzo ułatwia ich organizację. Dla wszystkich miłośników drewnianych dodatków oto kolejna propozycja. Tym razem duża drewniana taca w cenie 60 zł, która wykonana jest z drewna mango. Oraz miseczka w cenie 40 zł, wykonana także z tego samego drewna. I mniejsza, prostokątna taca w cenie 40 zł, która świetnie sprawdzi się na przykład do postawienia na niej różnego rodzaju świeczek, bądź też przekąsek na jadalnianym stole. I kolejna propozycja, tym razem patera w kształcie liścia, w białej kolorystyce, w cenie 26 zł. Jak ją zobaczyłam, od razu pomyślałam sobie o wykorzystaniu jej na stole na tarasie. Jest dostępna także wersja czarna, w tej samej cenie i muszę przyznać, że ten kolor wygląda naprawdę bardzo ciekawie. Na dziale z akcesoriami kuchennymi znalazłam również bardzo fajne miarki kuchenne w złotej kolorystyce w cenie 30 zł. Jest to bardzo przydatny gadżet w każdej kuchni. No i coś, co absolutnie skradło moje serce, czyli szklane pojemniki z drewnianymi wieczkami, które przepięknie będą wyglądały wewnątrz szafek bądź też szuflad kuchennych, ale także ustawione na przykład w spiżarni. Są one dostępne w trzech wymiarach. Wersja litrowa, która kosztuje 30 zł, 750 ml w cenie 28 zł, oraz 350 ml w cenie 26 zł. Jako alternatywa dla plastikowych słomek, tutaj wersja ze stali nierdzewnej w złotej kolorystyce w cenie 20 zł za 6 sztuk wraz z patyczkiem do ich czyszczenia. Ja osobiście uwielbiam wszelkiego rodzaju szklanki, kubki i kieliszki. I tutaj świetna propozycja w cenie 13 zł, czyli zdobiony kieliszek, który może być wykorzystywany do najróżniejszych napojów. Oraz wersja z ciemnego grafitowego szkła w tej samej cenie. W obu tych kolorach kieliszki te wyglądają naprawdę świetnie. Taki mały detal, który bardzo podnosi atrakcyjność dekoracji na stole. Jeśli chodzi na przykład o akcesoria łazienkowe, to znalazłam bardzo ładny dozownik do mydła w niezwykle modnym, obłym kształcie w biało-czarnej kolorystyce, który kosztuje 20 zł. Tutaj nieco inna propozycja czarnej szklanej wersji w cenie 13 zł. Oraz ten sam model, tylko w wersji z przeźroczystego szkła ze srebrną pompką.
W Sinsay znajdziesz także antypoślizgowe welurowe wieszaki, które są rewelacyjnym rozwiązaniem, jeśli chodzi o wieszanie odzieży. A o tym dlaczego opowiadałam już w tym odcinku, więc jeżeli jeszcze go nie widziałeś, to tutaj zostawiam Ci do niego link. 10-pak kosztuje 30 zł i jest dostępny w różnych wersjach kolorystycznych. Moją uwagę zwrócił również ten zielony mały wazon w cenie 18 zł, wykonany z prążkowanego szkła. No, ja przyznam szczerze, że z chęcią używałabym go również jako szklanki. No, jak widać, zastosowań może być naprawdę dużo i wcale nie trzeba ograniczać się do jednego konkretnego przeznaczenia. Dla miłośników czerni znalazłam też bardzo fajne rzeczy. Tutaj mały nakrapiany talerzyk w cenie 13 zł. Kubek w cenie 16 zł. Oraz mała miseczka, która kosztuje 13 zł. I kolejna propozycja nakrapianego kubka, tym razem w szaro-białej kolorystyce, w cenie 16 zł. Przyznam szczerze, że kubek ten jest naprawdę lekki i bardzo wygodnie trzyma się go w dłoni. Dostępny jest on także w wersji pistacjowej i jak dla mnie oba te kolory wyglądają naprawdę super. Jeśli komuś zależy na ładnej organizacji szuflad, to tu propozycja drewnianych wkładów w cenie 40 zł. Wersja mniejsza kosztuje natomiast 26 zł. W zależności od wielkości szuflady i oczywiście rzeczy, które chcesz tam przechowywać, możesz dopasowywać sobie różne ich konfiguracje. W Sinsay znalazłam bardzo fajne uchwyty. Tutaj wersja dwóch drewnianych kwadratowych sztuk w cenie 18 zł. Oraz wersja marmurowa z subtelnymi złotymi elementami, także dwóch sztuk w tej samej cenie. I kolejna propozycja ceramicznej osłonki na doniczkę w cenie 26 zł w beżowo-czarnej kolorystyce. Tutaj bardzo fajny dodatek do wnętrza w cenie 36 zł, czyli szklana klepsydra wykonana ze żłobionego szkła z białym piaskiem w środku. Z kuchennych akcesoriów jest także ta bambusowa deska do serwowania serów z dwoma nożami oraz widelcem, która kosztuje 30 zł. Propozycja przeźroczystego organizera na kosmetyki, na pędzle do malowania bądź też jakieś przybory biurowe w cenie 30 zł. Tu natomiast wersja z wysuwanymi szufladkami w cenie 40 zł lub model wykonany z bambusa, który kosztuje 30 zł. A dla miłośników dodatków z korka jest także ta propozycja w cenie 36 zł.
Przypominam jeszcze oczywiście o subskrypcji mojego kanału, jeżeli do tej pory jeszcze tego nie zrobiłeś, o kliknięciu przycisku dzwoneczka, by być na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które będą pojawiały się na moim kanale oraz oczywiście o łapce w górę pod tym filmem. Z góry bardzo Ci dziękuję za Twoje wsparcie. To już cały przegląd asortymentu oraz nowości. Daj znać, która rzecz podobała Ci się najbardziej. My oczywiście widzimy się w kolejnym odcinku już w przyszłym tygodniu. Tymczasem trzymaj się ciepło, do zobaczenia, cześć!